witajcie kochani. Ja chciałbym dzisiaj wam powiedzieć o roślinach, które spowodują, że w waszym mieszkaniu jest lepsza wibracja. A więc ja bym na pierwszym miejscu proponował, by mieć aloes w mieszkaniu. Aloes jest to roślina, która spowoduje jonizację pomieszczenia, jak również wprowadzenie do danego pomieszczenia dobrych wibracji. Jeżeli ktoś ma w mieszkaniu dużo komputerów, dużo różnego typu urządzeń elektronicznych, to takim najlepszą rośliną właśnie, żeby mieć w mieszkaniu, to jest aloes. Aloes, jak również kaktus. Kaktus również bardzo dobrze jonizuje powietrze. Można go mieć w takim miejscu, gdzie on nie przeszkadza, gdzie on sobie tam po prostu jest. Nie wymaga częstego podlewania, ale za to daje nam pozytywne energie właśnie dla naszego mieszkania. Aloes również nie wymaga dużych ilości wody. Ja osobiście tutaj posiadam na Teneryfie aloes. Mój aloes bardzo ładnie tutaj rośnie. I w pomieszczeniu, gdzie śpimy, w pomieszczeniu, gdzie przebywamy, właśnie jest bardzo dobrze mieć roślinę aloesu w mieszkaniu. To powoduje lepsze samopoczucie domowników, mniej agitacji, mniej nerwów, wyczyszczenie się całej strefy astralnej danego mieszkania. To właśnie powoduje, drodzy kochani, aloes. I właśnie robię ten film, żeby wam tą informację przekazać, jeżeli macie okazję, by zaopatrzyć się w aloes jakikolwiek, czy to jest aloes vera, czy to jest ten aloes taki trochę, gdzie są te listki takie trochę węższe. W każdym razie każdy rodzaj aloesu jest dobry. Najlepszy, wiadomo, jest aloes vera, ten, który możemy spożywać, odcinać sobie listki i spożywać również. On jest bardzo zdrowy na nasze jelita, na naszą cerę. To jest po prostu najlepszy aloes, który ja znam. Ale jeżeli ktoś nie ma dostępu do tego aloesu vera, no, może po prostu mieć ten aloes, ten drugi, który ma te węższe liście. I również ten aloes jest dobry, by znajdował się w naszych pomieszczeniach, w naszych sypialniach, w tych miejscach, gdzie przebywamy, ponieważ on da tą pozytywną, dobrą, wysoką wibrację dla naszego mieszkania. Ja z drugiej strony nie polecam trzymanie Diefenbachii, nie polecam trzymanie filodendronów, ponieważ te pnące się filodendrony nie są zbyt dobre, one pobierają tlen z naszego mieszkania, także to nie są dobre rośliny, by mieć w mieszkaniu. Na marginesie chciałbym skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym, bardzo zdrowym, możecie go zakupić na linku pod YouTube. Jeszcze raz wam dziękuję za uwagę i do widzenia.